Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Boostera. Wojny Król jest ze mną Teraj. Cześć. No jak się pojawił śmiesznie. Jest ze mną Black Joker. No cześć. Tylko, że on nie gra, ale jest tutaj. Magia. I będziemy kontynuować budowę zamku, który mnie prawie zabił. Tylko, że Zgredzia nie ma i nie ma Pawła niestety, bo nie wiem gdzie są. Więc sobie będziemy musieli jakoś radzić oba zespoły we dwie osoby. Tam jest jeszcze Sangoku, tam jest jeszcze Patron. I będziemy wydobywać chyba dzisiaj te klocuszki do, no, z dungeonu, żeby trochę mieć tutaj na ten zameczek nasz, bo z niego mamy zamiar zbudować. Znaczy z nich raczej. Co ty tam już robisz? Tam uważaj, bo tam pułapki pozostawiają, żebyś ty nie... Jest ważne, że ty przyszło na te czerwone płytki. Kupisz zgredzie. Dobra, kurde, jak ja tam wlazłem. Ja pierdzielę. Czekaj, żebym coś ci... Właśnie bym poprosił tutaj gdzieś. O, dzięki. Dobra, wystarczy. Mogę podskoczyć. I coś chciałem smutnego mi powiedzieć. Według mnie smutne. Bo mi ten, jak zrobiłem konkurs, to tak ogólnie tam nie będę nakręcał, kto wygra, bo mi się tego po prostu nie chce nakręcać. Zgradziłby się do tej osoby. Linka. No, coś taki nie bardzo podobny do tego, co właśnie Teraj powiedział. Nie wiem, czy to dokładnie powiedział dobrze. Ja tu dam ten nick. Tutaj dam ten nick gdzieś tutaj i będziecie wiedzieć, jak się nazywa ta osoba. Ta osoba będzie już wiedzieć, że wygrała i zgredzie się skontaktuje z tą osobą. Na stronę i tam klikać. No wiem, ale no niektórzy nie ogarniają tego, że tam jest coś na stronie napisane. I o co mi chodzi, bo pod tym filmikiem z konkursem było prawie 60 łapek, a pod normalnymi jest 20 i też smutny. Żal, unsup. Zabrać drewno, czy mamy? Co? Drewno. A może to zbierać. Aha, nie. Ja idę po Uniko przecież. To idź. Idź. Oj, czekaj. To jest 8 odcinek, nie? Halo, Teraj. Co? 8 odcinek to jest, tak? No. Ja w ogóle akcesorii nie mam przez was, bo mam wszystko oddałem. Głupie debile. To w 10 pójdziemy na ich połowę, bo już od 10 można, zobaczymy co tam piszczy. Niech śmiesznego, ciekawego, ciepłego. Co tam u ciebie w ogóle, bo dawno cię nie słyszałem. Wczoraj? No to co? Nie, wczoraj nie. Wczoraj nie gadaliśmy. Kłamca. Nie? Pogrywałem trochę ze Zgrediem w Lola i tyle. Właśnie Snowman miał wstawić wczoraj, znaczy w piątek, bo oni to oglądają pewnie w niedzielę. Miał wstawić odcinek z Lola i nie wstawił, bo poszedł. I nie było wczoraj odcinka, także w sobotę. W sobotę, czyli wczoraj dla dzisiaj. Nie, nie można, napisz, że nie można. Co? Napisz im, że nie można, bo to ma być na odcinek, gdzie będziemy wspólnie to robić. Że mówiłem patronowi, że będziemy łączyć siły wtedy, to nie. Możemy w następnym zabić, powiedzmy. Co? Ale nie, to jest nieopłacalne na razie, nie będziemy. Nie, nie pisz może po 10 odcinku. No to przydałoby się mieć najlepsze zbroje na razie, te Helsonowe i tak dalej, a nie jakieś... Mówię, po 10 wcześniej, o to mi chodzi. No wiem, ale on wejdzie 10 odcinek, a na 11 już go zaatakują. A to będzie nudne do oglądania, ja muszę iść coś zrobić. To jest nudne. Idę nam robić... Ile masz brików? Co mam? 50. To zbieraj ty te briki, bo to jest takie nudne, ja tego nie będę robił. Byłoby się zanudził na nagraniu. To dam ci klucze o złote. Co? Trzymaj. Aha, czekaj, bo ja nie mam miejsca w ekwipunku. Ale ja nie idę dodać, że on tak zwiedzać jego, tylko na dół po prostu idę. No to zwiedzę to. To mi niepotrzebne, to nie. Dobra, trochę miejsca sobie zostawię.
Musimy te helstonowe zbroje sobie porobić. Miecze i tak dalej dopiero będziemy ogarnąć. O, ktoś mi tu pisze na Skype'ach. Zejdę dosyć nisko i wykopę jakieś zejście na dół, pokopę trochę helstona może. Ile z tych dzików zebrać? 200 czy 300? 300. Zawsze lepiej mieć więcej. Mam 90. Co znasz? No to pozbierasz, aż ci powiem, żebyś przestał i będzie dobrze. A, teleportował się jakiś szmaciarz do mnie. Głupie. Czekaj, bo strzelają jak... nie wiem. To jest ten zajebisty obraz. O, skrzynia! A nie, otwarta. Tak? Nie, ona otwarta tu. To się w ogóle nie opłaca. Przecież tam był te... Aha, tu jest. I tu ostatnio teraz upadłeś. Mimo tego, że zbudowałem taki piękny most. I nie wiem, czy będę ma zgradzia. Mówiliśmy, żeby o 12, bo jest 12.20 zgradzia, nie ma, pusto. Zimno i źle. Przecież zakręciłem, nie powinienem w to wpaść. Ha. Nie wiem, czym bić. Chyba tym mieczem na razie będę bił. No zajebiście, w ogóle. Tak. Muszę poczekać, aż się odrodzi HP. Bo inaczej to czarne to widzę. Słucham? Co mówiłeś teraz? Aha. Fajnie wiedzieć. O szajzy. Dlaczego we mnie wskoczył, głupi? On jest głupi. Nie lubię go. No gdzie jesteś teraz? Halo? Nie żyje, umarł, patrzcie, nie rusza się. Zobaczę zaraz, co jeszcze mam w tym. Nie mówcie im, że ja mam tego. Tyle. Oni tak obejrzy odcinek i będzie później płakał. Mieliśmy usunąć wszystkie liny, ale on zapomniał. Kurde, wbiłbym już na ich stronę, tam nie mogę, bo jeśli... No, będę krzyczeć. Mieliśmy dzisiaj budować zamek, to oczywiście zgredzia znikł i nie ma materiałów i zajebiście w ogóle, świetnie. Życie nie ma sensu, trzeba umrzeć. Joker siedzi cicho, nic do mnie nie mówi, smutno. Dalej siedzi cicho. Głupi jesteś. Się śmieje jak debil. Teraz się śmieje jak debil. I zgryzie coś mówi jeszcze na temat live'a i nie wiem, czy pytam jeszcze raz, czy nie macie jakiegoś hostingu do Terraria, albo czy wy moglibyście zahostować na jakiś 10 osób serwer. Oczywiście wy byście mieli od razu wstęp na niego. I byśmy sobie polajwowali. Pograli trochę na nim na normalnej mapce, albo nie wiem, jakbyśmy jeszcze chcieli na tamtych postaciach, których chcemy, czy na jakiś inny. Że od zera byśmy zaczynali, po prostu tworzyli taki wielki dom w milion osób i byłoby spoko. Znaczy nie w milion, ale... Chociaż, że w duży po prostu. Tak wiecie, natomiast wszyscy są, wszyscy coś robią, jakiś podział zajęć, a to wszystko zlajwuje i będzie dosyć przyjemnie. Przejabale. Gwiazdeczka. Skredziowi się przyda, bo jest magującym magiem. No już jestem. No dzięki, że powiedziałeś w ogóle, że znikasz. Mówiłem ci, że zaraz wracam. A ja nie słyszałem i pewnie tutaj też... Zobaczę na nagraniu w ogóle, czy słyszałem, czy nie słyszałem. Ale wiem, że nie. Ty głupiu. Dobra, nie chcę mi się iść po tą gwiazdkę, ale... Jezu, pić mi się chce. Woda, hura. I w ogóle jest jeszcze jedna informacja, albo nawet dwie, bo... Nie, na razie powiem to, że do Q-boarda wychodzi update znowu i... Najpewniej będziemy go nagrywać coś tam, ale z tego co wiem, to tam doszło tylko chyba jeden biom ma być. Znaczy jeszcze nie wyszedł ten update w ogóle, ale w zapowiedziach było, że ma być jeden nowy biom. A raczej coś takiego jak struktura, że w podziemiach mają być jakieś takie fajniejsze jaskinie, te podwodne takie, że się wchodzi z góry. I tam będzie coś podobno do zwiedzania i ogólnie jest trochę ulepszony system, ulepszony chociaż nie wiem, według mnie zepsuty i według Snowmana też. System dungeonów i... levelu potworów i tak dalej. W ogóle tam wcześniej, nie wiem czy niektórzy tu jeszcze pamiętają to,
jak graliśmy i nagrywaliśmy, tam był taki system, że tam trzeba było mieć chyba, nie wiem, milion któryś poziom, żeby mieć 100 tego powera. A teraz jest zmniejszona liczba do 20 powera i ogólnie to jest wszystko przeskalowane, ale nie wiem, jak to wyjdzie w sumie do końca. Druga rzecz, że twórcy Terrarii robią Terrarię 2 i robią też Starbonda, który ma już wyjść dosyć niedługo podobno. I tego Starbonda myślę, że też będziemy nagrywać, bo to jest taka bardzo, bardzo podobna gra do Terrarii. Mniej trochę pikselowa, bardziej takie mają ogarnięte te postaci i tak dalej. Dosyć fajne rasy są stworzone do tego i... Myślę, fajnie jest ten statek kosmiczny. No statek kosmiczny znaczy, to jest w ogóle tam, gdzie się spanujesz, nie? No, no, no. No i ogólnie ładnie, fajnie zrobione. Fajne jest to, że nie jesteś ograniczony do jednej planety. Dokładnie, tam możesz, tam są większe planety, mniejsze planety i możesz sobie chodzić po tym i zwiedzać w nieskończoność praktycznie, chyba że tam nie masz paliwa do tego swojego statku. Tam w ogóle jest tyle zmian, że na każdej planecie możesz spotkać się coś innego w ogóle. To tak jakbyś grał w Terrarię, tylko że to jest jakby jedna planeta dopiero. O, przyzywają oko. To było głupie z mojej strony, ale... Przyzwały się? Nie, to oni. A, no właśnie. Mam 200 kostków. Hehe. Tak śmiesznie wygląda, jakby się poddawał. 200 masz już? Mhm. Okej. Okay. To zbieraj jeszcze tak do 400. O. Co chwilę będzie ta liczba wzrastać, bo tak chcę. Obróć się, zanim zaczniesz bić. Co ty tam tak tym mikrofonem już mrosz? A nie wiem. A nie wiem, tak lubię. Widzieliście go jaki zły? W ogóle teraz odcinki mogą być tak, tylko cię trochę ciszej słychać, najwyżej cię podgłośnie, bo gra i tak ma dosyć cicho nagrywanie. Teraz są te odcinki takie dosyć nudne, bo no chodzimy, zbieramy jakieś rzeczy, to tak jak początek Terrarii w ogóle, czyli tak jakbyście oglądali trzeci sezon tego samego, więc... Ale no 10 odcinek myślę, że troszkę to zmieni, bo tu się zacznie jadko, o cholera. Zaczną się bić wszyscy i będzie śmiesznie i strasznie i będą płakać, że itemy mi zabraliście i... Tak już było, mówię wam. Na przykład tam czasami jak, nie wiem, widzicie może... Kurde... nie w adnotacjach, tylko w polecanych filmach obok, jak oglądacie Terrarię Wojny Królestwa, tam jest... jeden z najbardziej... nie, z najtrudniejszych początków. To jest robione przez... tam jest tak samo ja, Zid tam jest i... Joker. Tylko, że tam jest nie przez nas nagrywany, tylko przez takich kolegów. I oni przestali nagrywać z nami, bo zaatakowaliśmy ich w pierwszym odcinku i właśnie przez to też była ta zasada, że nie można atakować teraz tak szybko, bo... No było to zbyt proste, po prostu jak ktoś miał większą liczbę osób. Boże, czemu ginę tak często? Zaraz z Gredzia wyprzedzę. Dobra, pójdę ci pomóc kopać te bloczki, już zbierzemy te 400, zaczniemy budować ten zamek. Zniszczę 75. Czekaj, ja tu jeszcze zniszczę tę linę. Nie, jedna została, nie. Tu jest jeszcze jakaś platforma. No ale dobra, myślę, że oni nas nie będą mogli zauważyć, jak tutaj będziemy, więc to jest nawet dobre miejsce. Ale myślę też, że możemy zbudować tutaj takie nawet wejście do góry, tylko że usłać je całe pułapkami. Nie, niby po prostu, my byśmy je włączali na tym takim śmiesznym, wiesz, przełączniku, który kurde, wpadłem. I lawę byśmy ich na nich spuszczali. Lawę też można, ale raczej wolałbym nie tutaj, tylko tam na początku. Nawet jakbyśmy tą lawę spuścili właśnie stamtąd, to oni by raczej nie mieli szansy większej przejść dalej. Okej, okay, tu jest takie tajne zejście. Te skali mogą się obudować. No wiem, i właśnie jeszcze myślałem też o tym, że są teraz to takie aktuatory, nie? Czyli jak klikniesz te aktuatory, to takie, które znikają bloczki. To można też zrobić tak, że piasek by na nich spadał. A, no. Bo akurat mamy taką przewagę, że jesteśmy u góry. Dobra, w tym odcinku myślę... Nie wiadomo, jak oni są. Co? Nie wiadomo, jak oni są. Nie wiem szczerze, ale pewnie też jakoś się budują tak, żeby na bardziej pod defensywę, bo myślę, że oni się po prostu boją trochę. Oni oglądają te nie, wiesz co, patron obejrzał drugi i pierwszy, bo nie wiedział, że nie można, ale później już mu powiedziałem i nie ogląda. Niby tak, ale czy naprawdę? Mam nadzieję, że się dobrze bawi. Okej. Okay. Jeśli nawet ogląda, to nie tak źle. Wiem, tylko ten ostatni jest najgorszy, że jak się bym oglądał. Co?
Nie, nie zrozumiem, co powiedziałeś po prostu. Czekaj, myślę, jak to powiedzieć. Nie wiem, co dzisiaj wrzuciłeś, nie? No, 7 odcinek, tak? No, dobrze, jakby go nie oglądał, no bo wiesz, tam jest, gdzie mamy zamek. No wiem, ale ogólnie to jest wszystkie nasze plany, pułapki, jak my teraz mówimy nawet. No ale mam nadzieję, że nie oglądają, tylko właśnie liczą na lepszą zabawę, a nie wygraną tylko. Zablokuj. Nie, tak nie mogę. Zły bym był. Okej, 380. A ja ile mam? 49. Hurra. Latające ryby, jak się zbagowały, tam śmiesznie. Ciekawe, czy się skapną, jak zbierzemy z tego tak dużo tych bliczków, a oni przyjdą. Kurde, wiesz co, zauważyłem, tak, że... dungeon zabraliśmy. Ale wiesz co, zauważyłem, że oni mają dosyć przewagę teraz, bo kiedyś mieć dungeona, a ktoś miał dżunglę, to ty miałeś przewagę, a jak oni mieli teraz dżunglę, to tak w dżungli jest bardzo dużo rzeczy, tam wiesz, jest ten dungeon nowy, czyli tak jakbyś miał dungeon tam, no ten dungeon teraz to jest taki podstawowy. Dobra, no ale po co im teraz dungeon? No i stąd to mogą sobie dosyć dobre rzeczy, wiesz, znaleźć i jeszcze mogą mieć najlepsze kilo w grze i najlepsze bloczki w grze. Niezniszczalne praktycznie. No, ale no wiesz, że do 10 odcinka chyba nie zabiją plantery, tfu. Golema. Więc wiesz, też by nie mogli tam iść do dżungli. No wiem, wiem, ale to tak mamy w chlorofitu i tyle. Też. Zrobimy sobie farmy. To zresztą to problem. No racja, racja. Ja tam farmę ogarniałem wcześniej na tym, na serii normalnej. To jakoś tam nawet umiem je zrobić. W ogóle powstało z tego tak dużo poradników. Można sobie zobaczyć spokojnie. Jeszcze raz powtórzę. Że powstało dużo poradników i można sobie zobaczyć, jakby nawet ktoś nie wiedział. Tak. Dobra, ja myślę, że możemy iść budować. Ej, czekaj, zbiorę do 5 bloków tylko. Wiesz co, ja i tak będę musiał się chyba zabić, żeby, wiesz... Żeby się tam teleportować do góry. Także tego. Oni są w jaskiniach. No dzięki, dzięki. Chciałem, żeby zginęły mnie, ale okej. Sorry. Chociaż i tak pewnie by mnie nie zabiły, bo zadawałem po jeden, więc... Po prostu popełnię samobójstwo, skocząc... Aha, tutaj nie ma za bardzo skąd skoczyć. Ej, już palę bloczki. Szybciej się zregeneruje. Dobra, a tu jest wulturę, może mi coś zada. Chodź, kosie. 10. Kotek. 8. Ja też mało zadaję. 7. 6. 5. 4. Pójdę się utopić. I ostatni. No, kiziaj po pleckach. Okej, mamy 500 bloków, przynajmniej. Ooo! Jest, udało się. Skacz, Adaś, skacz. O, ty jesteś Adi, czyli Adam. Skacz, Adaś, nie. Jesteś. Przyznaj się, że jesteś Adaś. Jesteś. Tak, jesteś. Jesteś Adaś. Łech. Zaraz cię zabierze. Muszę wejść jeszcze tu na... Lepiej nie, bo nie ma łóżka. O, Zgredzio, jakim cudem on się tu zjawił. Kurska wie. To zaczekaj, ja tylko zbuduję już, okej? Tak. Nie, na wygląd zamku niech będzie, nie? Tam, gdzie się będziemy spawnować będzie, czyli w takim dosyć tankowatym miejscu. Paweł gra teraz w Terraria, pewnie będą się chcieli połączyć. Może mógłbyś Zgredziowi napisać, że nagrywamy i że od następnego odcinka, żeby już wszedł, a od następnego odcinka będzie z nami. Już, czekaj tylko. Ech, ten znowu gdzieś znika. O, obiad idzie. Szkurwi bąk jeden. Dobra, zbuduję ten zamek na razie na szerokość. Taki? Dobra, nie wiem. Nieważne. Tutaj zbuduję pokój, w którym będzie łóżko. Zabił go Wulturę. O kurde, popatrzyłem się i skrzywiło mi się budowanie. Nie wiem, czy to jest dobry pokój do tego, ale... Zginąłeś.
Nie z mojej winy. Co miałem napisać do zgryziowej? Dzwoni do mnie, czekaj. Dobra, to może skończymy nagranie. Nie chcesz. Ja zawsze muszę napisać angranie. Już możesz wracać. Okej. Myślę, że powinno cię teleportować. To wejdę i wejdę teraz. Okej. Z mi się dogadać tak czasami ciężko. Oni w ogóle nie piszą. Teleportowałem. Dobra, no to dzięki za oglądanie, był ze mną Teraj, zaraz nagramy kolejny odcinek, jak już dokończymy budowę zamku, a w 10 myślę zaczniemy ich tam akatować. Nie mogę się wysłowić. To idziemy na akat za chwilę. Dobra, Teraj, pożegnaj się. Do widzenia. Pa, pa.